Rudawy Janowickie, okolica Trzcińska, Góry Sokole. Ta góra stoi na drodze do celu. Można ją zdobyć lub obejść. Z Przełęczy Karpnickiej, 475 metrów nad poziom morza, na Sokoliki, 642 metry nad poziom morza, to zadanie na dzisiaj. Z parkingu na Przełęczy szlak doprowadzi nas do schroniska PTTK Szwajcarka. Jest to pamiątka po Wilhelmie Hohenzollernie, bracie króla Prus, który w 1829 roku postawił tu chatkę myśliwską. Chatka awansowała do roli gospody, a następnie schroniska. Oto kilka pozycji z menu schroniska. Są dowody, że w schronisku nocowała Wanda Rutkiewicz, ale nie wiadomo z kim. W 2023 roku obiekt obchodzi 200-lecie istnienia. A teraz będzie 200 lat z górką. Ruszamy czerwono-niebieskim szlakiem. Przystanek Husyckie Skały i przepaść, w którą wpadli husyccy wojownicy po wyrównaniu rachunków ze zdrajcą Hansem von Chirinem, panem na zamku Sokolik. Z husyckich skał zobaczymy cel wyprawy – granitowe bloki Sokolików. Ten niepasujący tu głaz, husyci nie lubili Szwabów, podpięto pod szpony pruskiej wrony, która miała dźwignąć ciężar sławy pogromcy Napoleona pod Waterloo. I nie był to Wellington, jak nas uczono, ale Gebhard Leberecht von Blücher. Dobrze znany mieszkańcom Krobielowic spod Wrocławia po dzisiejszy dzień. Wrona zdechła, a głaz został. Po co tu ten wyraz pamięci? Nie mam pojęcia. A wy? Wracając do husytów. To idealne miejsce, aby pochłonąć husycką trylogię Andrzeja Sapkowskiego. Oto miejsce na piknik, nawet dla tych, co nie zabrali ze sobą grilla. Miejsce pod egidą Wąsacza. Do celu prowadzą dwie drogi. Wybieram mocno zakręcony czerwony szlak, zakończony IT, informacją turystyczną, nadziewaną przyrodą i historią. Chwila relaksu przed finałem i do boju. Zaczynamy szczytowanie. Możliwe są dwie metody. Pierwsza z użyciem elementów metalowych. Satysfakcja gwarantowana. Drugi sposób szczytowania to ten z użyciem lin i klamer. Tu stopień satysfakcji zależy od sprawności rąk i nóg oraz współpracy partnera.
co gały ujrzały na szczycie.